Jest to obcowanie z samym sobą, pewien luksus poświęcania czasu, przyjemność medytacji i jest to obcowanie z czasem i ze światem poprzez pryzmat kontemplacji. Moja pierwsza rzeźba, jaką stworzyłem, przedstawiała ziarno. Mój ojciec prowadził badania genetyczne związane z krzyżowaniem różnych odmian. W Dańkowie jako dziecko właśnie miałem kontakt z tą całą kulturą ziemi, z nasionami, przyrodą. Dlatego, gdy zacząłem zajmować się rzeźbą, czułem podświadomie, że rzeźba łączy się ze światem przyrody, ze światem natury. Cyklem, który przewija się przez całe moje życie rzeźbiarza, są ogniwa nieskończoności, tak je nazywam. Zaczęły się w Polsce. Był to czas dla nas wszystkich bardzo trudny, czas stanu wojennego. Były dla mnie taką odpowiedzią na ten cały okres, gdzie nasza wolność, nasza swoboda była dosyć drastycznie ograniczana. Dopiero lata później w Ameryce Południowej, kiedy niewątpliwie wpływ na mnie miało światło, przestrzeń, zupełnie odmienne podejście do życia południowe, mogłem jakoś zrzucić z siebie te ciężary i wtedy zmieniła się paleta, stały się białe, stały się takim abstrakcyjnym ogniwem łączącym ludzi i łączących różne tradycje, różne kultury, łączących świat. Moim snem było, aby w różnych częściach świata pojawiły się te ogniwa, które by tworzyły taką niewidoczną tkankę połączenia i ciągłości. No i tak w kilku miejscach te łańcuchy się znalazły się w Meksyku, znalazły się w Miami, w San Diego, na południu Francji, również i w Polsce. Zawsze byłem zainteresowany formami pochodzącymi z przyrody, formami organicznymi. I rzeźba echo jest właśnie takim wirem, taką organiczną prezencją, organiczną siłą. W świecie, gdzie jesteśmy zdominowani przez kąty proste, ostre, krawędzie, siatkę ulic, linii prostych, uważam, że takie organiczne, jak gdyby żywe formy wprowadzają pewną harmonię, równowagę i coś, do czego ludzkie oko lgnie. Lubię eksperymentować z materiałami i jednym z przykładów są prace, które zacząłem robić po powrocie z Azji. Zafascynowany buddyzmem, ich podejściem do materii, do kwestii przemijalności, do kwestii ulotności naszego życia, powstały właśnie aranżacje przestrzenne z cienkich jak włos drucików. Jest to cykl, który trwał przez kilka lat. Drugą taką pracą, którą zrealizowałem bezpośrednio po powrocie z Azji, są mandale. To jest cały cykl różnej wielkości okręgów, które realizuję przy użyciu maleńkich drobinek ziemi. Przypomina proces medytacji, gdzie człowiek jest skupiony na jednej rzeczy i ręce są zajęte, natomiast umysł może podróżować w rozmaitych kierunkach. W tym roku rozpocząłem pracę w zupełnie innej technice, która jednak ma wiele wspólnego z wcześniejszymi pracami. Są to perforacje. Nazywam tą serię przejrzystość. Jest to dla mnie nowy eksperyment ze światłem. To jest pewna przyjemność, pewne zadanie intelektualne, które sobie wyznaczam, odkrywanie
takich nowych możliwości, wkraczanie na tereny dziewicze. Tylko dzięki temu kontynuuje pracę jako artysta, że właśnie jest ta możliwość odkrywania tych nowych horyzontów.